Super, bardzo dziękuję. Ktoś zwariował? Żeby nie było na mnie. Jak to tylko śpiewam. Jak się czujecie? Czy wszystko w porządku? U mnie też wszystko w porządku. Bardzo, nawet, muszę wam powiedzieć, bardzo w porządku. I tak patrzę, wiecie, bo ludzie myślą, nie wiadomo jakie życie, kurczę, hotel, scena i do domu. Hotel, scena, patrzcie, nie wiem, że taki fajny sprzęt jest. Słonie latają w powietrzu, ja pieprzę. A, gościu mnie odmachał. Fajnie jest na tym słoniu? Tak? Podoba wam się? Nie chce wam się żygać? Nie by się chciało, ale wiecie, to złe wspomnienia z 85. z karuzeli w Gdańsku. A to wolno się kręci, nie? Patrzcie, oni nie słyszą, ale machają mi. Myślą, że to Steczkowska. Dobra, okej. No dobrze, lecimy dalej. Piosenka to nazywa się Kiedy przyjdziesz do mnie? Thank you.
Wiecie, ktoś by pomyślał, że... ktoś by pomyślał, że... My jesteśmy co łobobafafafa, wiecie... A my na przykład z czego się cieszymy? Że córeczka naszego kolegi dzisiaj skończyła rok. Kalina. A ta... Bartek Królik. Szczęśliwy tata należy do nas. Wydarzenie, wiecie. Kobiety to wiedzą. Poród. Największy hardcore, jaki może być. Przeszłam to 3 razy. No dobrze. Grzesiu, bardzo cię proszę. Idziemy do perkusisty. Żeby nie było, nie? Yeah.
mi pomachał. No tak, to, kurczę, trzeba machać, no. Po prostu zapomniałam machać. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Za to, że... Wiecie, no, ja właśnie dziękuję za takie rzeczy, za które może artysta estradowy nie dziękuję. Za to, że nie poszliście do domu. Nie wiem, że zostaliście do końca, że wam się podobało, mam nadzieję, że... Że jeszcze może kiedyś będziecie chcieli się ze mną zobaczyć, wiecie, no. Ogromne dzięki. Ode mnie, od kolegów z zespołu, na dobre pożegnanie i mam nadzieję do zobaczenia. Zaśpiewam dla was piosenkę, która nazywa się Wybaczam Ci.